Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Zrobiłam sobie dzisiaj taki kadr, jak robi Basia Barbika, o której Wam opowiadałam. To dzisiaj chciałam Wam pokazać coś, co do mnie przyszło wczoraj. Już zaglądałam, otwierałam pudełko, ale tej zawartości niestety nie mogę otworzyć. Będę musiała być silna i poczekać z tym do grudnia. Ale w tym roku stwierdziłam, że nie będę zwlekać i zakupiłam coś, czego rok temu nie udało mi się kupić, ponieważ zostało wyprzedane. Może zacznijmy od tego, że kosmetyki do pielęgnacji twarzy kupuję głównie z dobrymi składami, kosmetyki naturalne, które nie zawierają szkodliwych substancji. Natomiast czasem mam ochotę na to, żeby od tego delikatnie odejść. Jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu, to tutaj już nie za bardzo zwracam uwagę na to, jaki jest skład danego kosmetyku, ponieważ no, kosmetyki do makijażu no, mają nas upiększać i ja też nie maluję się codziennie, zmywam dobrze makijaż i stawiam głównie na tą właśnie pielęgnację, ale czasem, jak większość kobiet, mam ochotę na troszeczkę luksusu i czegoś innego i zamówiłam sobie w Douglasie kalendarz adwentowy. I tak jak to bywa w Douglasie, już dawno tam nic nie zamawiałam, ale można było sobie do zamówienia wybrać próbki. Nie, już teraz nie było konkretnego wyboru, ale były próbki. Mogłam sobie wziąć albo perfumy, albo coś do pielęgnacji twarzy. Wybrałam perfumy i coś do pielęgnacji twarzy, natomiast nie było i dali mi dwie próbki perfum. Jedna jakaś jest nowość, Dolce & Gabbana Devotion, a drugi Gucci Flora. I to są takie perfumki o pojemności 1 chyba i lubię takie perfumy, ponieważ mogę sobie sprawdzić zapach, to jest raz, a dwa mogę je gdzieś ze sobą zabrać. Może spróbujemy te Dolce & Gabbana nowe, bo tutaj mamy hazelnut, orange blossom i vanilla, czyli orzechowe nuty. Teraz zobaczymy. Tak mi się kojarzy już ze świętami. Te zapachy. No takie póki co specyficzne trochę jak dla mnie. Też ja nie lubię mdłych. No i Wam pokażę, jak wygląda ten kalendarz. Jak go wyjmę stąd. Opakowany. Jest i on. No tak był ciasno upchany. Patrzcie, to jest takie pudło. Ale tak był upchany, że tutaj troszkę mi taką kartka się otworzyła. Więc mogę sobie zajrzeć tutaj. O, proszę bardzo, mamy okienka od 1 do 24 i mam zamiar w grudniu sobie właśnie po jednym okienku ten kalendarz otwierać. I tak, ten kalendarz kosztował w Douglasie 299 zł i mamy tutaj takie firmy jak na przykład Bobbi Brown, Neonail, Rituals, tak Maca. Co tam jeszcze? No Ariana Grande to nie za bardzo, bo pamiętam 2 lata temu miałam ten kalendarz adwentowy i były perfumy Ariany Grande, to jakoś tak nie za bardzo jak dla mnie. Kalendarz za 299 zł, natomiast jest na YouTubie dziewczyna, która otwiera kalendarze adwentowe. Już otworzyła ten kalendarz, ja oczywiście tam nie zaglądałam, bo chcę mieć niespodziankę, ale ona podsumowała wszystkie te kosmetyki, które się znajdują w kalendarzu i ta kwota łączna wyszła jej ponad 1700 zł. Dlatego no tutaj może być coś ciekawego i wartościowego.
Ja bardzo lubię takie mniejsze kosmetyki, lubię zabierać te mniejsze pojemności w podróż, żeby nie nosić. Lubię też testować albo po prostu czasem właśnie mam ochotę na taki przysłowiowy kosmetyczny luksus. Bo wiem, że myślę, że jest to taka dla mnie jakby przyjemność, którą sobie sama sprawiłam i każdego dnia w grudniu będę miała taką małą niespodziankę. Pa, pa, do zobaczenia w grudniu. Jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Ja jestem osobą, która nie boi się śmietników. Nie boi się wyciągać rzeczy ze śmietnika. Uważam, że fajnie jest dawać rzeczom drugie życie i jest wiele fajnych przedmiotów, których ludzie się pozbywają, a które mogą się przydać komuś innemu. Ktoś może z nich skorzystać i ja właśnie to zrobiłam. Znalazłam na śmietniku kilka wystawionych ciuszków. Ktoś bardzo mądrze zostawił te ciuchy w taki sposób, żeby ktoś inny mógł jeszcze z tego skorzystać. I już Wam pokazuję, co fajnego udało mi się wygrzebać. Nawet nie wygrzebałam, tylko one po prostu tam leżały i czekały na osobę, na swojego kopciuszka. I tak, mam tutaj spódniczkę, taką z falbankami, bardzo schlebiająca, jeśli chodzi tutaj o to, jak układa się na moim ciele. Jest bardzo fajna, nawet będę ją nosiła jesienią, bo myślę, że jesienią też będę chciała nosić takie mocniejsze kolory. Mam także taką tunikę jakby koszulową. No szkoda, że ona nie jest troszeczkę dłuższa, bo gdyby była dłuższa, nosiłabym ją jako sukienkę. Ma tutaj, zobaczcie, te guziczki się od tego momentu gdzieś zaczynają. I tutaj taka jest rozfalbankowana na końcu. Ma taką jakby falbankę. Końcówki tutaj rękawów też są z falbanki. I myślę, że ona fajnie będzie wyglądała na przykład do jakichś takich ala skórzanych spodni czarnych na przykład, długich. No ja to też noszę leginsy w okresie jesiennym, ale nie wiem, czy tak z leginsami będę chciała. Do jeansów na pewno będzie granatowych fajnie się prezentować, więc jestem bardzo zadowolona, nic nie zniszczona. To w ostatniej chwili wzięłam, bo na początku stwierdziłam, że nie chcę, ale bardzo się cieszę, że wzięłam taki sweterek. O, on jest z tyłu zapinany na guziczek i ma właśnie taką tutaj, jak to się mówi, tą nie śliniaczek, tylko no wiecie co, kołnierzyk. I to jest taki sweterek z długim rękawem. Sprawdziłam, czy on nie gryzie. Oczywiście to wszystko sobie wyprałam, mimo że to było, widać, że zadbane, pachnące. Ktoś to też czyste trzymał w szafie, ale oczywiście to i tak wyprałam, więc pachnie jeszcze bardziej, bo na świeżo, mięciutki i nic nie gryzie, mimo że on tam w tym składzie na pewno ma jakieś te sztuczne materiały, ale wiecie, no tak, jest tutaj najgorszy chyba skład, bo jest akryl i poliester, natomiast wiecie, jak to się mówi, darowanemu coś tam koniowi czy koniu nie zagląda się w paszczę. Oprócz tego mam jeszcze super bluzkę czarną. Ona jest taka elegancka w miarę. Jest tak fajnie skonstruowana, ale właśnie mi się suszy teraz na słońcu, ponieważ zrobiłam czarne pranie i jeszcze wzięłam sobie taką czarną, zwykłą spódniczkę tutaj na gumce, taką materiałową, taką jak trochę lambaduwa. I mniejsze ciuszki wzięłam z myślą o mojej siostrze, bo ona jest szczuplejsza ode mnie, o Ninie. Także bardzo dziękujemy osobie, która pomyślała o tym, żeby tych rzeczy nie wrzucać do tego ogólnego śmietnika, tylko zostawiła, żeby z tego skorzystać. Także pozdrowienia dla kogoś,
kto wcześniej w tym chodził, a teraz będziemy chodziły my. Dobra, przyniosłam te brakujące ciuszki, żeby pokazać. Zdjęłam je. Ta już prawie wyschła tak naprawdę. To jest ta bluzka, o której mówiłam, że jest taka trochę elegancka. Patrzcie, jaka fajna. Jakie ona ma fajne zakończenie rękawów. Takie jak ja lubię, że jest taka dłuższa część. Taka chudziutka. I dopiero potem jest rękaw. To bardzo fajnie robi tak jakoś w mojej sylwetce. I taki dekolcik zapinany tutaj na taką klamerkę. No bardzo fajna bluzka, bardzo fajna. Na pewno będę w niej chodziła jesienią. I jeszcze jest taka spódniczka, o której Wam mówiłam, ta taka typowa jakby lambaduwa, taka zwykła. Ona jest jeszcze mokra w niektórych miejscach, więc zaraz idę jeszcze te ubrania z powrotem wywiesić, bo jest ładne słońce. Chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli właśnie macie w domu jakieś rzeczy, których nie używacie, nie nosicie i nie możecie znaleźć osoby, której możecie to oddać, to zostawianie na śmietniku właśnie czasem jest fajne, jak w tym przypadku, ponieważ ktoś tam sobie może z tego skorzystać, jeżeli śmieciarka tego nie zabierze. Ale jest jeszcze druga możliwość, można te rzeczy sprzedać. To są niewielkie kwoty, ale ja tak robię. Ja wystawiam ciuchy, w których nie chodzę i wiecie, grosz do grosza i naprawdę na koniec robi się większa suma. To jest naprawdę duża zabawa z tym, dlatego że te wszystkie portale pobierają prowizję za sprzedaż i płaci w większości tych portali płaci kupujący, czyli na przykład wystawicie ciuch za 20 zł, no to ta osoba musi zapłacić jeszcze prowizję, musi zapłacić za przesyłkę, dlatego ten ciuch z tych 20 zł robi się dużo droższy i czasem się to naprawdę nie opłaca i te ciuchy trzeba wystawiać nieraz naprawdę w bardzo niskich kwotach. Natomiast pamiętajcie, że zawsze lepiej jest taki ciuch podać w ruch gdzieś, gdzie ktoś będzie świadomy tego, że ten ciuch chce i on będzie wykorzystany jakby dalej. Nie będziemy tych rzeczy ciągle mnożyć i wyrzucać i zaśmiecać środowiska, ale on gdzieś pójdzie do osoby, która będzie rzeczywiście tą rzeczą zainteresowana. Więc tak podsumowując, mamy w domu coś, czego nie używamy, w czym nie chodzimy, co nam zalega, jesteśmy pewni, że nie będziemy w tym chodzić, nie będziemy tego używać, to się tego pozbywajmy z domu, ponieważ to tylko generuje niepotrzebną kumulację gdzieś energii, która nie może sobie swobodnie przepływać. Dlatego polecam albo to sprzedać, albo znaleźć kogoś, kto tego potrzebuje i zrobić sobie miejsce na nowe. Mam nadzieję, że to tak nie zaplątałam tych moich wywodów, bo jak ja zaczynę mówić swoje wywody do kamery, to nie zawsze jest tak, jakbym chciała. Jak później to oglądam, to wiecie co, naprawdę nagrywanie nie jest takie proste, jak się wydaje. To nie jest tak, że sobie wystawiamy kamerę i mówimy. Jakbym to mówiła do kogoś bliskiego, to by było w ogóle całkowicie inaczej, a inaczej jest, jak mówię do kamery. I czasem potrafię tak skracać to wszystko, żeby to nie było za długie i robi się troszeczkę taki bałagan i chaos w tej wypowiedzi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że macie też takie zdanie na temat właśnie tej dużej ilości rzeczy i no i gdzieś wprawianie w tych niepotrzebnych gratów i szmat w dalszy ruch, a niech zagracają komuś innemu chałupę, tak jak ja teraz wziąłam ze śmietnika parę ciuszków i będę miała jeszcze więcej tego wszystkiego, ale nie, bo ja też porobiłam sobie trochę ostatnio w szafie porządków i część rzeczy właśnie wystawiłam na portalach, a część rzeczy też chciałam oddać siostrze, czego nie chciała, to po prostu wystawiłam na śmietnik. Byłyśmy teraz z Karmelką na spacerze, jest taki wiatr, że rozwiał mi te moje loki na zimno i bardzo dobrze, są teraz już delikatniejsze. Niezmiennie jestem cały czas zakochana w tym wałku. Jeśli nie wiecie, o jaki wałek chodzi,
Bo powiem, że to jest najprostsza fryzura, jaką można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o loki. Co prawda, jedyny minus tych loków na zimno jest taki, że jak się tak człowiek dokładnie nie przyłoży, to ten tył jest taki dosyć wyprostowany, a te włosy po bokach są bardziej skręcone. Ja dzisiaj to robiłam tak szybko i tak trochę, wiecie, wiedziałam, że dzisiaj nie wychodzę nigdzie w szczególne żadne miejsce, ale chciałam być przyjemna dla waszego widoku, dlatego te loczki sobie zakręciłam. No ale tak właśnie z przodu one lepiej wyglądają niż z tyłu, więc trzeba się tak przyłożyć, żeby ten tył też dobrze zakręcić. No i co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że mój mąż niedawno wrócił z Amsterdamu, był na takim wyjeździe z pracy na targach telewizyjnych, tak, tak się mówi. I te targi odbywały się w Holandii. To była jego pierwsza podróż do Holandii. Ja też jeszcze nigdy w Holandii nie byłam. I pokażę Wam, co przywiózł Piotr właśnie z tej wyprawy, czy wyprawy tej podróży służbowej, że tak powiem. Oczywiście obowiązkowo magnesik. Jeden magnes tutaj powinien być z Paryża, ale Gabrysia mi go stukła. Muszę go skleić, więc mam nadzieję nic straconego, bo był przepiękny. Pokazywałam na którymś vlogu właśnie. Ostatnio Piotrek dużo podróżuje po tym świecie. Zaraz Wam pokażę tą resztę z Amsterdamu, co przywiózł Piotr. A teraz tak naprawdę też nie ma Piotra, bo Piotr jest w Belgii. Też wyjazd służbowy, taki bardziej na sportowo. Mają tam jakieś igrzyska, będą grać w piłkę nożną, w siatkówkę. Piotrek był ich trenerem. Piotrek bardzo dobrze gra w piłkę nożną. To jest taki, wiecie co, gdyby Piotrek został inaczej poprowadzony, to on byłby moim zdaniem dobrym piłkarzem. Natomiast nic straconego, bo ja się bardzo cieszę, bo tak to by miał jakąś łaks, a tak to jestem ja, Olga, z moim Piotrem. I tak, i właśnie Piotr znowu poleciał lotem. Ja wcześniej pracowałam jako stewardesa właśnie dla polskich linii lotniczych LOT i ostatnio Piotr spotkał jedną z moich koleżanek z pracy, która bardzo, jak zresztą wszystkich pasażerów, miło przyjęła, ale Piotra rozpoznała. Byliśmy razem wszyscy w Miami. Pozdrawiam serdecznie Ewelinę i przechodzimy do tych przysmaczków z Amsterdamu. Na moje nieszczęście Piotrek kupił takie wafle, bo zobaczył, że chyba jego szef kupił i powiedział, że to są jakieś takie przysmaki typowe właśnie z tamtych rejonów. Takie wafle. Wziął w trzech smakach. Te już otworzyliśmy dla nas, żeby spróbować. Powiem, że są bardzo, ale to bardzo słodkie. Jak dla mnie za słodkie. No nie widać tego w środku. A jeszcze są takie w czekoladzie i słony karmel. Te, które otworzyliśmy, są karmelowe, więc jakby fajnie na prezent komuś wręczyć. Takie coś zawsze przywiezione jest fajne z innego kraju jako taki podarunek. Natomiast jakby mi to za bardzo nie smakuje, bo jest za słodkie. No ale oczywiście pewnie, wiecie, będzie niedługo puste, no. Tak to jest w tym właśnie życiu, jak się ma słabą wolę. Kolejna rzecz to taki do postawienia, taki, jak to, nie wiem, mówi się, taki upominek przywieziony. Piotrek właśnie stwierdził, że będzie mi miło, jak dostanę tym razem takie tulipany, bo ja bardzo często dostaję od Piotra kwiaty, więc wręczył mi tulipany z Holandii, takie, jakie mógł. Więc będą fajnie sobie tutaj stały i przypominały mu o tej podróży do Holandii. Natomiast zaraz pokażę taką mega, mega, mega fajną rzecz. Piotrek powiedział, że wygrał tą rzecz, bo na jednym z któryś tam z tych standów był jakiś konkurs i Piotrkowi udało się wygrać takie słuchawki. To są bardzo dobre słuchawki JBL, bez tych kabelków, takie nauszne. Wiecie, te takie wsadzane w uszy są nie za bardzo wygodne, więc będę sobie w takich
oto słuchawka, chodziła na spacery z Karmelką. Może właśnie sobie uruchomię tego audiobooka, który ten kot mi przyszedł z Douglasa. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że z Belgii też coś fajnego przywiezie. Ale jak to Piotr, on lubi kupować, lubi zakupy, lubi obdarowywać, więc pewnie coś przywiezie. No a ja siedzę jak kura tutaj domowa, robię pranie jeszcze kolorowe, muszę zrobić przed przyjazdem Piotra, bo na pewno nazbiera się jeszcze jak on przyjedzie. Ale ja się bardzo cieszę, że on ma taką możliwość, że może troszkę z tego biura wyjść w świat i trochę korzystać, trochę sobie polatać samolotem, bo to jest zawsze coś ciekawego w życiu. Naszła mnie ochota na taką popołudniową czarną kawę. Nie wiem, czy nie będę żałować, jak nie będę mogła może po niej usnąć. Mam nadzieję, że jednak nie będę miała problemów ze spaniem, bo jest za 10:16 i to jest zdecydowanie dla mnie za późna pora jak na kawę, ale mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Myślę, że jakoś to będzie. Jestem wyperfumowana tymi perfumami, które znalazłam właśnie w przesyłce Douglasa i to nie jest kompletnie mój zapach. Mamy tutaj takie główne zapachy i ja czuję głównie wanilię, ale taką, no tak, nie wiem, jak z jakiejś świeczki takiej, nie, to jest taki dla mnie mdły, pudrowy, dosyć ciężki zapach. Ja lubię ciężkie zapachy, natomiast ten jest taki niewyrazisty, taki, nie wiem, jakby połączenie zapachu gryzącego ze spłaszczonym. O, no, wypsiukam to, bo takie 5 ml przeżyje, nie jest to na pewno zapach, który bym kupiła, ale z zapachami jest tak, że każdy musi znaleźć swój pod siebie. Ja mam bardzo wrażliwy nos i naprawdę ciężko jest mi znaleźć coś, co mnie nie będzie drażniło, ale to nie. Nie na większą pojemność na pewno. 5 to jest wystarczająco, żeby mnie wkurzyć. Tak myślę, siadłam sobie na chwilę, żeby się napić tej kawy i przypomniało mi się, że jest godzina 16, a godzina 16 to czas na drugi posiłek Karmelki, więc muszę znowu wstać. Akurat skończyła zmywać zmywarka, więc przydałoby się niedługo wypakować zmywarkę. Nie wiem, jak wy macie, ale dla mnie wypakowywanie zmywarki to jedna z najbardziej przeze mnie nielubianych czynności. Czasem mam wrażenie, że chyba szybciej ja umyję te naczynia w zlewie i wysuszę i będzie spokój, niż to wpakowywanie brudnych, wypakowywanie czystych, które jeszcze często się chlapią, bo dobrze nie wyschły, są mokre. Nie wiem, czy to jest kwestia zmywarki, czy tak już po prostu jest. Jutro spróbuję tymi perfumami. Miałam kiedyś Gucci Flore, ale tutaj ja wiem, że teraz tych Gucci Flore jest bardzo dużo różnych rodzajów. Ja miałam taką starą kiedyś Gucci Flore i była bardzo ładna, więc mam nadzieję, że ten jutrzejszy zapach będzie ładniejszy od tego Dolce & Gabbany. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj nagrywam z dwóch kamer, więc ten film będzie taki do porównania. Nagrywałam wcześniej tym Osmo, A teraz nagrywam z mojego Sonego i zobaczymy, jaka jest różnica. Teraz ten Osmo się trochę ładuje, więc postanowiłam, że sobie porównam, jak jest z dźwiękiem, jak to wygląda. No nie mogę się do tego Osmo jakoś tak przyzwyczaić, troszeczkę się zmuszam, żeby nim nagrywać, ale zobaczymy, bo naprawdę myślę, że obie kamery są super, każda ma swoje zalety i swoje wady, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja zobaczę, jak będę montować ten filmik, jak to wszystko wyjdzie. Napiję się łyka kawy i idę szykować Karmelce jedzenie. Jeszcze nawet nie ma godziny 20, ale ja już idę się umyć, zmyć ten makijaż. Włosy mi się bardzo ładnie rozprostowały, aż naprawdę szkoda mi
Szkoda, że Piotra nie ma. Nie widzi mnie takiej ładnej. Pokażę jeszcze Wam ten wałek, jak ktoś nie wie, o jakim wałku mówiłam. Ten wałek na zimno. To jest, proszę bardzo, wałek, w którym jest taki drucik. I ten wałek zakładamy tutaj na głowę. Co trzeba wcześniej podzielić włosy na dwie części i nawijamy sobie włosy. Do tego była taka spinka. Mój wałek jest z Rossmana. Tu ten wałeczek sobie tutaj pyk przytrzymujemy. I do tego jeszcze były takie dwie gumeczki, żeby sobie później te końcówki tutaj szczepić. I ja taki wałek zakładam na takie nie do końca dosuszone włosy i noszę go w zależności od tego, ile mam czasu. Zdejmuję i proszę bardzo, najładniejsze są po kilku dobrych godzinach dopiero, chociaż one były już rozczesywane po zdjęciu wałka. No także ja się szykuję powoli do spania. No jeszcze nie usnę na pewno, ale lubię sobie wcześniej zrobić ten makijaż, nasmarować się, już przebrać się w piżamkę, więc wolę zawsze zrobić to wcześniej. Dzisiaj nie ćwiczyłam rano, jak wstałam, więc jutro nie ma wymówek. Wstaję, robię sobie ciepłą wodę z witaminą C i może kawę, chociaż nie powinnam nadszczepić kawy, i biorę się za gimnastykę. No nawet jak jeszcze te włosy rozczeszę, to zobaczcie, one są nadal fajne, sfalowane, pofalowane, bardzo fajne. Fajny efekt. Chciałam Wam serdecznie podziękować za spędzenie ze mną tego dnia. Mam nadzieję, że było przyjemnie. Całuję Was mocno, ściskam i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!